za. Ale wszystko. Ale kawałek proszę. O! To mały też. Będą jeździć długo teraz. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać, księże proboszczu, od niedawna księże kapelanie naszej Słowatyckiej Straży. Dziękuję panu posłowi Dariuszowi Stefaniukowi, że tutaj zdołał jednak mimo tak pracowitego dnia tak naprawdę przybyć do nas, dlatego że pan poseł jest tak naprawdę ojcem chrzestnym, można powiedzieć, tych nowych nabytków, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców. Chciałbym te serdeczne podziękowania złożyć na twoje ręce, Darku. Dziękuję bardzo. Złożymy ręce, jak zapadnie znicz. Święto odzyskania niepodległości. Szczególnie dzisiaj widzimy, że jak to ktoś kiedyś powiedział pięknie, niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią walczyć tak naprawdę codziennie i codziennie się starać, żeby ta niepodległość nam gdzieś nie uciekła. To jest też również praca dnia codziennego każdego człowieka, który stara się, aby tą ojczyznę wolną utrzymać w takim stanie, w jakim jest lub lepszym. W tym szczególnym okresie również chciałbym, żebyśmy wspierali nasze służby mundurowe, żeby ta nasza wolność była wartością trwałą, cenioną przez nas w dalszym ciągu. Dziękujemy Państwu za to, że bronicie tej naszej granicy, że pilnujecie tej naszej wolności. Jest to dla nas bardzo ważne, szczególnie tutaj w regionie przygranicznym. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że mogę być w tym wyjątkowym dniu razem z Państwem. W tak szczególnym miejscu, o którym już tutaj wspomniał pan wójt, a więc w gminie Słowatycze, która bezpośrednio przylega do granicy, w dniu tak ważnym jak 11 listopada, który jest chyba najważniejszym dniem w sercu każdego Polaka. Spotykamy się przy grobach legionistów, którzy walczyli za wolną Polskę w bitwie z bolszewikami w wojnie 1920 roku. I wtedy, szanowni państwo, Polska po 2 latach odzyskania niepodległości, jeszcze słaba, jeszcze wiotka, wyrywała się na niepodległość i już na samym początku miała pod górę. Ale nasi przodkowie mieli tą Polskę w sercu i ją wymarzyli, wymodlili, walczyli o nią i nie bali się poświęcić swojego życia, swoich rodzin. Przecież na pewno też mieli swoje rodziny, małe dzieci, gdzieś zostawione w tych wsiach przygranicznych, ale walczyli z najeźdźcą tak, żebyśmy dzisiaj mogli mówić w języku polskim, dzisiaj żebyśmy mogli chodzić do kościoła, żeby dzisiaj nikt nam nie zabraniał bycia Polakiem. W tym dniu szczególnie chciałem podziękować, nawiązując do tego, co mówił pan wójt, służbom mundurowym, że pamiętamy o was, wiemy, że macie trudno i na pewno was nie pozostawimy. Na pewno granica polska będzie szczelna i na pewno granica polska będzie dofinansowana i granica polska będzie pilnowana po to, żeby mieszkańcy naszego kraju, mieszkańcy tego regionu czuli się bezpiecznie w momencie, gdy my możemy kłaść się spać, w momencie, gdy my możemy wysłać nasze dzieci do szkoły czy pójść do kościoła. Wy wtedy pilnujecie tej granicy, wy jesteście daleko od swoich domów. Ta służba jest wielkim poświęceniem, rozłąką z rodzinami. Życzę wam, żeby zawsze była bezpieczna, żebyście zawsze mogli wrócić do swoich rodzin, żeby ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, jak najszybciej się zakończyła i żebyśmy mogli mieć normalne stosunki, bo przecież wielokrotnie z Białorusinami rozmawiamy, przyjaźnimy się, to są ludzie, którzy są po drugiej stronie, tutaj kilka kilometrów dalej, na wielu biesiadach z panem wójtem, tutaj w gminie uczestniczyłem i mamy wspólnych przyjaciół i dzisiaj ci ludzie są zakładnikiem pewnego satrapy, reżimu, człowieka, który tak politykę próbuje kreować, aby postawić te dwa narody jako wrogie. Chciałem serdecznie
naszym służbom mundurowym, ale również naszym samorządowcom, samorządowcom, których objął stan wyjątkowy. I tutaj na ręce pana wójta Arkadiusza Misztala powiedzieć serdecznie dziękujemy.